Pada trochę dzisiaj, więc jest najlepszy czas na prace działkowe. Sapię, bo się zmęczyłam, bo przywiozłam 100 litrów na tarce ziemi do warzyw i to jest tak ciężkie, a jeszcze w tarce zepsuło mi się kółko i po prostu ledwo dyszę. Mianowicie miałam wyrzucić wierzchnią warstwę tej ziemi. Tutaj była wysiana jesienią gorczyca, ale nie wyrzucam. Raz, że nie ma siły, a dwa, ona nie jest zła, ona jest lekko przesuszona, ale ja ją podleję. W każdym razie przywiozłam sobie troszeczkę obornika. Zaraz go tu rozrzucę, na tym tylko kawałku, bo resztę już będzie robił mąż, bo nie mam siły. Rozrzucę sobie ten obornik, ładnie go tutaj rozłożę. Na to rozłożę tą ziemię do warzyw i tak przygotowane stanowisko, ja już się nie będę bawiła w żadne rozsady, ja będę po prostu sadziła tutaj w rzędzie kapustę, kalaretę. Tutaj później będę robiła też miejsce na papryki, ponieważ tutaj w folii ja chyba nie będę sadziła pomidorów. Tylko same papryki, melony jakieś, na pewno długiego ogórka, tego takiego sałatkowego. On jest bardzo wczesny. I co jeszcze? No i nie wiem, co jeszcze. Ale pomidorów nie. No nie wiem do końca. Zobaczymy, jak mi wyjdą te w gruncie. Może coś wymyślę dla nich i zrobię im jakiś specjalny tunel. W każdym razie zabieram się do pracy. Nie mam stojaka ani nic, więc nie mogę tego inaczej uwiecznić, jak w ten sposób, trzymając w ręce telefon. A więc tak wygląda dzisiejsza moja robota. Tak jak mówiłam, tam jest cała po prostu tutaj ziemia w folii jest przekopana, bo mąż mi przyszedł, pomógł i przekopał. Ja wysypałam tutaj obornik na tej stronie, tylko tutaj, prawej stronie wysypałam obornik i wysypałam ziemię, tam taką kronę do warzyw. Z tej strony, już tutaj na tym kawałku nie sypałam żadnej ziemi, znaczy nie sypałam już obornika, tylko jest przekopany, wysypałam tą ziemię i zobaczymy, bo tutaj chcę posadzić, już mam sadzonki, sałat, rzodkiewkę i jeszcze jakieś tam nowaliki, nie wiem dokładnie jeszcze jakie, zobaczę co tam mam, o, i koperek wysiać, także na razie tak lajtowo, bo boję się, że ten obornik, nawet taki przekompostowany, to on będzie chyba za mocny do tych takich sałat. Nie wiem, co sądzicie. Tak mi się wydaje. W każdym razie tutaj będzie kalarepa i kapusty. Nie chcę jej sadzić u siebie tam w tej folii koło domu, ponieważ w tamtym roku miałam pełno tego białego robala, co ciągle zapominam, jak się nazywa. I ten biały robal tam pewnie jest do tej pory. I po prostu nie chcę sobie przenosić z jednego miejsca do drugiego tego robaka. A tak wygląda rabarbar. Jak od tego czasu, jak go przykryłam, nie wiem ile minęło, półtora tygodnia może. Oczywiście pełno jest tutaj tych chwastów, których nienawidzę i nie wiem jak się nazywają. No, ale tu już pusza. Przykrywam go dalej. Zobaczymy jak szybko wyrośnie. Ogólnie to jestem zadowolona, bo przez tą godzinę, półtorej godziny zrobiłam w tej folii, co miałam zrobić. Tutaj udało mi się jeszcze powybierać wszystkie chwaściory tutaj od strony sąsiadki. Powycinałam maliny, których nie chcę.
i przycięłam dosyć mocno jeżynę, bo ona jest bardzo, bardzo inwazyjna. Także jak macie jakiś pomysł, jak się pozbyć malin albo jeżyny, która po prostu przerasta i nic nie zdoła jej powstrzymać, to proszę, podpowiedzcie. Ciasto mi się tutaj schłodziło na kamień i będę je tarła zaraz na tarce. Ono jest trochę ciemniejsze, ponieważ tutaj mam wymieszaną mąkę pszenną z mąką orkiszową, ale cichosza. I to jest tak, 300 g mąki, 200 g masła, czyli kostka, 100 g cukru, jedno jajko, szczypta soli. Mieszamy szybko, akurat wymieszałam w termomiksie, a później do lodówki do schłodzenia. No moje się chłodziło długo, długo. Jeśli nie chcecie mieć grudek cukru, można użyć też cukru pudru, ale ja używam zazwyczaj zwykłego. Dobra, ścieram, a potem czekam, bo miała być piękna kratka na górze, no ale przez to, że ono się tak schłodziło, jest twarde, też będzie starta góra. Thank you.
A to już ostatnie na dziś. Tak sobie wymyśliłam. W każdym razie tutaj mam posadzone pomidorki koktajlowe. No i tutaj widać było, są wysiane moje kwiaty. Pierwsza część to jest to nie wszystko. Na drugiej palecie są wysiane kapusty i końcówka, tam gdzie nie posypałam wermikulitem, no to rośnie bób. A od kiedy dowiedziałam się, że wermikulit jest jednym ze sposobów na zimiórkę, tym obficiej posypuję wszystkie swoje wysiewy. Jutro czeka mnie wysiew jeszcze grochów, rumianku, lepnicy, rodzynka bazylijskiego oraz co? Ja już ledwo mówię i już w ogóle ledwo działam, a jest chyba około godziny 23. Nie wiem, już po prostu nie myślę. Rodzynka brazylijskiego. No i jeszcze wysieję por, ten późny, i niech on sobie powolutku rośnie, a ja go potem będę wysadzała na grządki latem. No i to jest por zimujący, więc będziemy go sobie zbierać jeszcze zimową porą. No i jutro czeka mnie wymiana, rozsada tego. Jutro będę wysiewać ogórka gergane. To jest odmiana sałatkowa i on jest naprawdę fajny, naprawdę dobry. Ja miałam go w tamtym roku w folii i bardzo ładnie rósł. Jego się wysiewa już w sierpniu, przepraszam, w marcu. Także będzie sobie rósł, a potem jak się tylko ociepli, to idzie do folii. No i to samo z arbuzikiem. Rosario. Też go sobie wysieję. Trzy sztuki i zobaczymy, jak będzie rósł. W tych wytłoczkach po jajkach będę wysiewała groszek, żeby później taki podkiełkowany przenieść bezpośrednio na grządkę. Bo jak wspominałam wcześniej, chcę, żeby ten groch szybko osiągnął dojrzałość. A później będę w tym miejscu sadziła ogórki. Dlaczego w tych wytłoczkach? No bo potem sobie porozdzielam takie fragmenty i od razu bez problemu będę wsadzała razem z tą wytłoczką do ziemi. A sprawdziło mi się wcześniej, bo już robiłam kiełki groszkowe. Myślę, że na działkę zaniosę je w przyszłym tygodniu.
kiedy troszkę zrobi się cieplej i tam już zostaną w folii, a gdy tylko przygotujemy grządkę, one już myślę wykiełkują, to będę je przenosiła już na miejsce docelowe.